Rozpoczęły się gorzowskie targi edukacyjne. W hali przy ulicy Słowiańskiej swoje stanowiska zaprezentowały szkoły średnie, a także przedsiębiorstwa działające na terenie Gorzowa. Impreza skierowana jest do uczniów, którzy kończą w tym roku trzecią klasę gimnazjum lub ósmą klasę szkoły podstawowej. Młodzi ludzie mogli sprawdzić swoje wyobrażenia o szkołach, które ich interesują. Przyszedłem tutaj pooglądać wszystkie szkoły i najbardziej interesuję się elektrykiem. Tuż po uroczystym otwarciu targów podpisano dwa listy intencyjne. Pierwszy między Zespołem Szkół Ekonomicznych a Wyższą Szkołą Biznesu. Chcemy otworzyć klasę technika rachunkowości. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy, Stowarzyszenie Księgowych i nie tylko. Zgłasza ciągle zapotrzebowanie na pracowników działów kadr, dział płac. No i teraz otwierając technika rachunkowości będziemy chcieli przygotować młodych ludzi do podjęcia pracy w tych właśnie działach wielu, wielu bardzo różnych firm. Będziemy mogli korzystać zarówno z wykładowców, jak i z bazy dydaktycznej WSB, co na pewno podniesie i prestiż, i rangę samego uczonego zawodu, a także przyczyni się do tego, że ci uczniowie, a potem absolwenci będą lepiej przygotowani do wykonywania już konkretnych zadań pracowniczych. Drugie porozumienie o współpracy podpisała komunalna spółka Inneco z popularnym mechanikiem. Mamy intencję objąć patronatem jedną z klas, dokładnie technika mechanika, gdzie uczniowie będą odbywali praktyki zawodowe, staże zawodowe, a najzdolniejsi będą mieli fundowane stypendia. To trzecia edycja gorzowskich targów edukacyjnych, których organizatorem jest Urząd Miasta. To targi, dzięki którym przede wszystkim młodzi ludzie mogą poznać kierunki, w których kształcimy, ale też mogą poznać swojego przyszłego pracodawcę. Co ważne, popołudniowa część targów jest przeznaczona, dedykowana rodzicom. Zapraszamy na te popołudnia dla rodziców, dlatego też, żeby rodzice zapoznali się faktycznie z zawodami czy kierunkami, których dzisiaj kształcimy. Okazuje się, że w Gorzowie naprawdę można się dobrze wykształcić i znaleźć świetną pracę. Targi edukacyjne potrwają do 13 marca.